Państwo radni otrzymali do zapoznania się wraz z porządkiem obrad. Informuję, że zgodnie ze statutem powiatu komisja rewizyjna wybierana jest przez radę i składa się z 5 członków. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Informuję, że do rozpoczęcia sesji nie wpłynęła informacja o utworzeniu klubów przez radę. W skład komisji nie mogą wchodzić przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz członkowie zarządu powiatu. Rada Powiatu wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji. Proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji rewizyjnej. Ja tutaj korzystając z głosu zgłaszam panią radną Justynę Pędkowską na przewodniczącą komisji rewizyjnej. Teraz proszę o zgłaszanie kandydatów na członków komisji rewizyjnej. Przypominam, że wszystkich członków z przewodniczącym 5 osób, czyli 4 osoby. Bardzo proszę, pan Nadradowski. Chciałbym zgłosić kandydaturę radnego pana Grzegorza Rostowskiego. Czy pan radny przyjmie? Zgadza się, tak? Kolejne zgłoszenia? Zgłaszam kandydaturę Elicy Drewnowskiej. Czy pani radna wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Jakieś inne kandydatury? Bardzo proszę. Zgłaszam radnego Kanickiego Zbigniewa. Czy pan radny wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Jeszcze jedna, tak? Tak. To najmniej jeszcze jedna kandydatura. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana radnego Andrzeja Rabuskiego. Czy pan radny wyraża zgodę? Tak. Dziękuję. Są jakieś inne kandydatury? Zatem zarządzam głosowanie na członków komisji w całości, tak? Czyli w całości uchwały. Czyli głosujemy, szanowni państwo. Ogłaszam zakończenie głosowania. Stwierdzam, że uchwała numer 2 łamane na 5 na 2018 w sprawie powołania komisji rewizyjnej została podjęta przy 17 głosach za jej podjęciem, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do podpunktu 3. W punkcie 4 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu. Projekt uchwały państwo radni otrzymali do zapoznania się wraz z porządkiem obrad. Zgodnie ze statutem powiatu w Radzie działają dwie komisje stałe. Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Powiatu oraz Komisja Spraw Społeczno-Obywatelskich. Uchwałą numer 5/25/2003 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2003 roku ustalony został maksymalny skład komisji do 10 osób, a uchwałami numer 5/25/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku i uchwałą numer 20/101/08 z dnia 28 lutego 2008 roku ustalony został przedmiot działania komisji. Tutaj mam propozycję, aby składy komisji były 5-osobowe. Czy są jakieś inne wnioski? Głosujemy. Wniosek o 5-osobowy skład komisji jednej i drugiej, Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Powiatu i 5-osobowy skład Komisji Spraw Społeczno-Obywatelskich. Zatem przechodzimy do głosowania. Kończymy głosowanie. Dziękuję.
także Rada Powiatu ustaliła 5-osobowy skład stałych komisji Rady Powiatu przy 17 głosach za, 0 głosach przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się. Teraz bardzo proszę Państwa radnych o zapisywanie się do komisji. Tutaj mamy listy. Rozłożymy je może po dwóch stronach stołu i chwilkę przerwy na zapisywanie się do komisji. Szanowni Państwo radni, odczytam teraz proponowany nie skład jeszcze, tak, kandydatów, propozycji kandydatów. Komisja Spraw Społeczno-Obywatelskich. Pan radny Rafał Krzysztof Swaczyna, pan radny Władysław Krzyżanowski, pani radna Hanna Rostkowska, pan radny Grzegorz Rostkowski, pan radny Stefan Rostkowski, pan radny Roman Malicki. Druga komisja, finansowo-budżetowa i rozwoju powiatu. Pan radny Grzegorz Nadratowski, pan radny Radosław Litwa, pani radna Eliza Drewnowska, pani radna Krystyna Gunkowska i pani radna Hanna Rostkowska. W przypadku Komisji Spraw Społeczno-Obywatelskich musimy najpierw przegłosować kandydatów, ponieważ mamy 6 kandydatów, a mamy wybrać 5. Oddam teraz głosowanie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu. Ogłaszam zakończenie. Ogłaszam zakończenie głosowania. Stwierdzam, że uchwała nr 2/7/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu została podjęta przy 17 głosach za jej podjęciem, 0 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się. Przechodzimy teraz do punktu 4 porządku obrad. Podpunkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia staroście ostrowskiemu. Projekt uchwały otrzymaliście Państwo wraz z porządkiem obrad. Projekt uchwały został skonsultowany przed chwilą z komisjami Rady Powiatu. Bardzo proszę przewodniczących komisji o przedstawienie opinii. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Powiatu. Opinia Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Ostrowi Mazowieckiej dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia starości ostrowskiego. Komisja na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2018 roku analizowała powyższy projekt uchwały. W posiedzeniu komisji wzięło udział 5 członków komisji na ogólną liczbę 5. Komisja wydała pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia starości ostrowskiemu przy 5 głosach za wydaniem, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było się. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Spraw Społeczno-Obywatelskich o przedstawienie opinii. Opinia Komisji Spraw Społeczno-Obywatelskich dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia staroście ostrowskiemu. Na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2018 roku Komisja Spraw Społeczno-Obywatelskich analizowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały przy 5 głosach za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w temacie. Czy są jakieś głosy? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia starości ostrowskiego. Głosujemy. Stwierdzam, że uchwała nr 2/7/2018
8/2018 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia starości ostrowskiemu została podjęta przy 15 głosach za i podjęcie, 0 głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.